Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na kolejne rozpakowanie. Słuchawki gamingowe, seria Geeks Gaming Geniusa. Są to słuchawki o wdzięcznej nazwie Mordax. Jeśli chodzi o oznaczenie producenta, jest to HSG600. Tak więc po tym symbolu możecie sobie też znaleźć, ale po samej nazwie też nie ma problemu. Moi drodzy, te słuchawki kosztują jakieś 120 zł, czyli taka średnia półeczka cenowa. No, powiedzmy takie na każdą kieszeń, ponieważ wydatek nie jest duży. I te słuchaweczki możemy podłączyć do PC, do Xboxa 360, do PlayStation 3 i do komputerów Mac. Tak więc mamy tutaj typowe słuchawki uniwersalne, mamy to nawet na opakowaniu oraz informację, że są to słuchawki jakoś wzmacniane, mają jakiś wzmacniacz, dlatego dźwięk powinien być fajny. Skoro podłączane do konsoli, to powinna być też własna karta USB, zapewne jest tutaj. A za chwilkę sobie je rozpakujemy i sprawdzimy. Zobaczmy, czego nas jeszcze producent z tego kartonika nauczy o tych słuchawkach. No nic, najwięcej będzie z tyłu. Więc zobaczcie, odłączany mikrofon, bardzo fajnie. Wskaźnik zasilania. Dioda sygnalizująca włączenie, wyłączenie mikrofonu. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy. Kompatybilność, o tym już powiedziałem. Oraz 2,5 mm jack do Xboxa 360. Do czatowania, czyli ten, który podłączamy do pada. No i mamy te same cechy w takiej formie obrazkowej. Regulacja pałąka, oczywiście 40 mm neodymowe przetworniki. Odłączany mikrofon, czyli cechy wyglądają bardzo fajnie. Tu jeszcze mamy specyfikację, moi drodzy, zobaczcie. Czułość tych słuchawek to 117 dB, zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, średnica przetworników 40 mm, impedancja 32 ohmy. I długości kabli, też rzecz ważna w słuchawkach, podstawowy kabel słuchawkowy 3 m, przejściówka do konsoli 2 m oraz kabel do Xboxa 1 m. Mamy też parametry mikrofonu, jeśli Was interesują, to rzućcie sobie okiem. Jeśli chodzi o mikrofon, no to parametry parametrami, nigdy się nim nie sugeruję, ponieważ w praktyce wychodzi bardzo różnie. Mikrofon o słabych parametrach nagrywa czasem świetnie, a teoretycznie o bardzo dobrych nagrywa tak sobie. No dobrze, otwieramy pudełko i już na nie patrzymy. Ok, same słuchawki już widać. Jeszcze tylko rozpakuję tą kartę. Dobrze, moi drodzy, słuchaweczki już mam tutaj rozpakowane. Zobaczcie, od razu tu mamy ten mikrofon odłączany. Jest elastyczny, wygląda fajnie. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie nagrywał. No i moi drodzy, tutaj mamy ten cały kabel, który widzicie jest dość gruby. Tu ma pilota z klipsem, pokrętło głośności, przełącznik PC Game. Nie ma osobnego pokrętła do regulacji głośności czatu, z tego co widzę. Za to mamy jeszcze włącznik, wyłącznik mikrofonu i tutaj diodę. Jak widzicie, pilot z błyszczącym plastiku, czyli troszeczkę się pewnie będzie brudził. Mamy też wejście do tego kabelka dodatkowego do Xboxa. Sam kabel, jak widzicie, do słuchawek idzie trochę cieńszy. Tu wychodzi już gruby, a na końcu się rozgałęzia na dwa cieńsze kabelki. Jeden z nich ma wtyk USB, drugi ma mini jacka 3,5 mm. Natomiast powiem Wam, że w komplecie nie widzę nic więcej już, a moim zdaniem coś tu jeszcze powinno być, jakieś kabelki. Na pewno ten osobny kabelek do Xboxa oraz taki kabelek z cinchami do podłączenia do konsoli. Mamy tylko kabel podstawowy, być może to gdzieś zaginęło w testach po drodze. Ja się jeszcze dowiem, powinno to być w komplecie. Jeśli tak, to powiadomię Was o tym w pełnej recenzji, tak żebyście mieli świadomość, co powinno być w zestawie. Natomiast same słuchawki, powiem Wam, wyglądają całkiem fajnie. Są takiej średniej wielkości, są jakieś super duże, a nie też małe. Regulacja na plastikowej prowadnicy, to prawda, ale jest to grube, wygląda solidnie i chodzi tak dość oporowo, czyli możemy sobie dokładnie wyregulować i samo nam to się nie przestawi. I jak je sobie rozciągniemy, to są ogromne, natomiast dopasują się do każdego gracza, użytkownika. Gąbka na górze, jak widzicie, logo Gamingu. Tutaj fajna, myciutka poducha, na pewno będzie duży komfort. Obudowy nauszników, niestety z błyszczącego plastiku, zielone akcenty. Ładnie to wygląda, ale no jak widzicie, wystarczy podotykać i mamy odciski palców. GX Gaming, logo ze skorpionem, słynne. Po drugiej stronie dokładnie to samo.
Jeśli chodzi o wnętrza, tu mamy te membrany w środku. Jak widzicie, wnętrza są naprawdę duże, tak więc bez problemu te słuchawki zakryją całe uszy, więc jest to zdecydowanie typ wokouszny i zapewni nam maksymalny komfort noszenia, a także izolację od otoczenia. Jakość tych tutaj skórzanych poduszeczek jest bardzo dobra moim zdaniem. Są dość grube i dość miękkie, tak więc fajnie powinny się do głowy dopasować. To by było na tyle, jeśli chodzi o słuchawki. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o wagę, to jest taka średnia, tak bez ważenia, jakieś 250 gram. Tak więc waga jest moim zdaniem ok. No i przy takich fajnych poduchach na pewno będzie wygodnie, nie będziemy ich czuć na głowie. No cóż, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o słuchawki Geniusa. Słuchawki dla graczy HSG600 Mordax. Na testy zapraszam Was za jakiś czas, a dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam Was, cześć!